Magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie właśnie na tym anielskim czytaniu. Zobaczmy, co anioły przekażą nam na ten tydzień. Wybiorę jedną kartę. Proszę o kartę anielską na ten tydzień. Proszę o kartę anielską na ten tydzień. Proszę anioły o kartę anielską na ten tydzień. Proszę anioły na kartę, o kartę anielską. Dziękuję. Wypadła karta. Zanim pokażę Wam, kochani, co wypadło, oczywiście witam Was serdecznie i zapraszam Was do komentowania. Bardzo proszę, bo to mnie inspiruje. Ja tego potrzebuję, by Was czytać, by widzieć Waszą obecność, by czuć Waszą energię. Więc zapraszam do komentowania, do lajkowania i bardzo również proszę o nowe subskrypcje, jeśli jesteś nowy lub jesteś nowa. Zapraszam, zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, by dostawać nowe filmiki od YouTube'a, powiadomienia o nowych premierkach. Kochani Państwo, zapraszam też na różne wróżby indywidualne. Robię indywidualnie lustro, prognozy związku, pytania do kart Lenormanda i Tarota. Napiszcie mi e-maila, a adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem, w filmiku i w komentarzach, a ja odpiszę Wam oczywiście, jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Teraz zapraszam na kartę anielską. Widzimy tutaj, kochani, aniołka w ogrodzie. Oczywiście piękna natura. Aniołek patrzy na motylka. Przygląda się motylkowi. Karta nazywa się Bądź cierpliwy. To, o co prosisz, jest już blisko. Bądź cierpliwy, gdyż najpierw muszą wydarzyć się pewne rzeczy, o których nie wiesz. Czyli anioły proszą cię tutaj o cierpliwość, byś jeszcze miał tą cierpliwość w sobie. Zobaczmy, co w książeczce pisze autorka tych kart anielskich sama o interpretacji tej karty. Bądź cierpliwy. To, o co prosisz, jest już blisko. Bądź cierpliwy, gdyż najpierw muszą wydarzyć się pewne rzeczy, o których nie wiesz. Marzenia wróżek spełniają się natychmiast. Gdy tylko o czymś pomyślą, staje się to rzeczywistością. Wróżki rozumieją więc, dlaczego jesteś niecierpliwy, gdy twoje modlitwy nie zostają od razu wysłuchane. Ta karta to zapewnienie, że spełnienie twoich pragnień zostało już rozpoczęte. Choć nie zauważasz jeszcze wyników, uwierz, że sprawy posuwają się we właściwym kierunku. Wkrótce zobaczysz i odczujesz upragnione rezultaty. Dodatkowe znaczenie tej karty. Niebo wysłuchało Twoich próśb i pragnie spełnić Twoje modlitwy. To, o co prosisz, już jest niemal na wyciągnięcie ręki. Dostaniesz pieniądze, których potrzebujesz. Miej wiarę i bądź optymistą. Kontynuuj afirmacje i módl się. Wkrótce spotkasz bratnią duszę. Wstrzymaj się z podejmowaniem kolejnych kroków w sprawie, o którą pytasz. Więc kochani, wstrzymajcie się, bądźcie cierpliwi, a wszystko pójdzie swoim tropem.
Wszystko popłynie swoim tempem, ponieważ wszechświat i wróżki zajmują się już Twoimi prośbami, życzeniami, marzeniami. I sprawy są już w toku. Sprawy, które pragniesz, by się rozwiązały, by się rozwinęły, już zaczęły się dziać. Więc wstrzymaj się, bądź wstrzemięźliwa i czekaj cierpliwie na rezultaty działania aniołów i wszechświata oraz opatrzności Bożej. Przyciągaj, afirmuj, módl się i proś. Teraz zobaczmy klucze anielskie, które mają pomóc nam w rozwiązaniu naszych spraw. Klucze anielskie. Znajdź swoje miejsce w życiu. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś. Podziwiaj to, co w życiu piękne. Także takie są wskazówki od aniołów dzisiaj. Bądź cierpliwy, zadowolony z tego, co masz, co osiągnąłeś. Podziwiaj to, co piękne w życiu. I znajdź swoje miejsce w życiu, gdzie będziesz szczęśliwy. Dziękuję serdecznie i życzę, by anioły, wszechświat, opatrzność Boża zajęły się skutecznie naszymi marzeniami, naszymi sprawami. Do usłyszenia już wkrótce.